Chałupa z Alojzowa z 1901 roku. Własność rodziny Falkiewiczów, w której przez trzy pokolenia sprawowany był urząd wójta. Spichlerz z Rzeczniowa z 1900 roku. Suszarnia tytoniu z Zalesia z 1954 roku. Zespół sakralny z katolickim XVIII-wiecznym kościołem z Walowa pod wyzwaniem świętej Barbary. Dwór z Pieczysk z 1870 roku. Zagroda biedniacza z chałupą z Bartodziejów z drugiej połowy XIX wieku i kurnikiem z kociełek z początku XX wieku. Młyn wodny z Zajączkowa z 1910 roku.